Na początku marca 1992 roku w Bośni i Hercegowinie odbyło się referendum, w którym głosujący niemalże jednogłośnie opowiedzieli się za stworzeniem nowego państwa i odłączeniem się od Jugosławii. Referendum było jednakże niezgodne z ówczesną konstytucją Federalnej Republiki Jugosławii. Ponadto głosowanie zostało zbojkotowane przez Serbów, stanowiących 33% ludności Bośni i Hercegowiny. 5 kwietnia 1992 roku Bośnia i Hercegowina ogłosiła niepodległość, która szybko została uznana przez wspólnotę międzynarodową. Tego samego dnia paramilitarne oddziały serbskich policjantów zaatakowały posterunki policji, a następnie bośniackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W ataku tym zginęło 2 oficerów i cywil. Następnego dnia w Sarajewie odbył się Marsz Pokoju, w którym wzięło udział od 50 tysięcy do 100 tysięcy Bośniaków ze wszystkich grup etnicznych. Z budynku hotelu Holiday Inn, który znajdował się pod kontrolą Demokratycznej Partii Serbii, snajper otworzył ogień do tłumu, zabijając 6 osób. Po tych wydarzeniach góry otaczające Sarajewo zostały opanowane przez wojska serbskie liczące 18 tysięcy żołnierzy. Słabo wyposażona armia bośniacka nie była w stanie odeprzeć najazdu, co doprowadziło do otoczenia miasta i odcięcia go od świata na okres 4 lat. Jesteśmy na wylotówce z Banja Luki i zaczynamy kolejny dzień naszej autostopowej przygody. Trochę się zasiedzieliśmy w tej Banja Luce, bo wstępnie mieliśmy tam być 2 dni, a byliśmy 4. No, ale już jesteśmy w drodze do Sarajewa. Fala. Wycięstaliśmy jakieś chyba 5 minut i ten młody człowiek się zatrzymał. Bardzo fajny. Póki co nasze doświadczenia z autostopem w Bośni są takie, że raz staliśmy jakieś 2 minuty i raz jakieś 3. Zabrała nas bardzo urocza para z Brazylii i jedziemy sobie takim campervanem. No już od dobrych paru miesięcy pozbyli się wszystkiego i mieszkają po prostu tutaj, tak? To jest ich dom. Dużo widzę właśnie, widzimy tu muzułman, dlatego że ta część jest taka bośniacka, muzułmańska. A jak ci się póki co autostopuje w Bośni? Fajne. Tak naprawdę nie jest aż tak ciężko, jak to było w Europie Środkowej. Właśnie wysiedliśmy w Sarajewie. Jesteśmy mniej więcej w centrum, tak, chyba. Idziemy teraz poszukać jakiegoś internetu i jakieś miejscówki do spania. No to teraz już oficjalnie możemy się przywitać ze stolicy Bośni i Hercegowiny, czyli z Sarajewa. Tak, wczoraj nie za dużo nagrywaliśmy, bo głównie szukaliśmy naszego lokum, ale teraz już idziemy na zwiedzanie. Plan na dzisiaj jest taki, żeby najpierw znaleźć coś smacznego do jedzenia, a bo potem... jest 12, a my nie jedliśmy nic. No tak, trochę późno wstaliśmy, a potem poszlajać się bez celu, bez większego celu. Tak. Jakieś tam orientacyjne punkty, o których chcemy zahaczyć, to mamy, ale ja też raczej... Tak bez planu też pochodźmy. Tak, raczej nic konkretnego. Co kupujesz? Jakieś mandarynki koloru żółtego. Kupiliśmy sobie taką bułkę z parówką, takiego hot doga jakby. Tak. I tutaj jest z czekoladą. I tu są mandarynki żółte. Nazywają się chyba Clementina. Bo tak z jednym okiem tak przeczytałam szybciutko. Ile zapłaciliśmy? Za to zapłaciliśmy i to kotek ma jakiś taki rogalik, nie? Ten croissant z czekoladą. 2 marki, czyli że 4 zł. Każdy kosztuje po 2 zł, a za to zapłaciliśmy marka 40, czyli 1,5, powiedzmy 3 zł.
może już zdążyliście zauważyć, ale cała ta dzielnica jest na wzgórzu. Wczoraj w nocy się wspinaliśmy na nie. Było masakra. No z 20 minut chyba, nie? Z ciężkimi plecakami, więc hardcore. Właśnie jesteśmy teraz na punkcie widokowym w Sarajewie i popatrzcie, jak tu jest po prostu pięknie. Całe miasto jest położone na wielu wzgórzach i tak naprawdę wszędzie tutaj dookoła są punkty widokowe. Także jak tylko ktoś ma czas i energię, to może zobaczyć miasto w zasadzie z każdej perspektywy. Przed laty niestety było to bardzo dużym minusem w przypadku tego miasta, bo po pierwsze było tutaj bardzo dużo, jakby to powiedzieć, dobrych miejscówek dla snajperów, którzy polowali na ludzi, na mieszkańców. Ale też łatwo było miasto odciąć od świata zewnętrznego, przez co w zasadzie prawie na 4 lata zostało ono odcięte w czasie wojny bałkańskiej. I no, straszne tragedie się tutaj działy, ale to potem wam opowiemy trochę więcej na ten temat. Bardzo fajnie robią, bo te ludzi, panie, panowie i te dzieci, pokupili jakieś specjalne ziarenkę dla nich, widzę. I to bardzo fajne, bo ludzie tutaj chlebem dokarmiają, a ptaków chlebem nie wolno karmić. Czemu nie? Żołądek ich ciężko to trawi. I też nie pluci gumy na zewnątrz. Czemu? Bo ptaki też myślą, że coś do jedzenia i jedzą to. A potem mają masakrę, kaplicy umierają. A ty lubisz gołębie, czy nie? Tak. Oni są głupi, ale tak jakby lubię i nie lubię. Ale tak ogólnie powiem tak, że lubię. Więc takimi darmo jedem i wiesz, za darmo za ptak, ale ptaki to ptaki. Jesteśmy właśnie na głównym targu owocowo-warzywnym w mieście i w czasie oblężenia miasta w 94-95 roku doszło tutaj do dwóch masakr. W jednej zginęło 68 osób, w drugiej 28, a mianowicie spuszczono na ten targ bomby. Intencjonalnie, bo wiedziano, że tutaj będzie największe zgromadzenie ludzi i niestety doprowadziło to do tragedii. Jedynym pozytywem związanym z tą sytuacją jest to, że po tej drugiej masakrze w 1995 roku NATO zainterweniowało i oswobodziło miasto z rąk Serbów. Co również ciekawe, do tej pory źródła historyczne nie są jednomyślne odnośnie tego, kto faktycznie dokonał tych ataków, bo jedne źródła mówią, że to Serbowie, drugie, że to Bośniacy, po to, żeby zwrócić światu uwagę na problem, który się tutaj dzieje. W tutejszych rzekach, ogólnie na terenie całego kraju, nie wiem jak sąsiedni, bo nie byliśmy na tyle długo, żeby to stwierdzić, ale tutaj w Bośni poziom rzeki, jezior jest bardzo niski ze względu na brak opadów po prostu. Bardzo mało deszczu padało w tym roku i nawet jeden kierowca, z którym tutaj jechaliśmy, opowiadał nam, że to nie jest normalne, żeby była taka pogoda o tej porze roku tutaj. Że gorąco, że powinno być znacznie chłodniej. A jest naprawdę upał, jest prawie 30 stopni w tym momencie. No, a mamy tam już prawie połowę października. Jesteśmy właśnie na tak zwanej Alei Snajperów, która w czasie wojny była również niezwykle niebezpiecznym miejscem, podobnie jak targ, w którym byliśmy przed chwilą. A mianowicie ze względu na jej szerokość i ze względu na
bliskość wielu wysokich budynków była ona idealnym celem dla snajperów. Także jak ktoś się pojawiał na tej ulicy, to zaraz znajdował się na celowniku. Dlatego ludzie, którzy chcieli się przedostać z jednej strony na drugą, często po prostu desperacko przebiegali albo próbowali po cichu się prześlizgiwać pomiędzy kolejnymi zaporami zostawionymi tutaj przez siły ONZ-u. O samym Sarajewie mówi się też, że w całym mieście nie ma ani jednego niepodziurowionego od kul albo od pocisków w budynku, no chyba, że powstał po 96 roku. Czytając o tym, ile tutaj się złego wydarzyło, jestem w stanie w to uwierzyć. Raz po raz można się natknąć na ziemi na tak zwane róże sarajewskie. Są to pamiątki po wydarzeniach, w których zginęły minimum 3 osoby. Co robisz, kochanie? Kradnę wody. No ja nabieram wody, bo chyba jest smaczna, bo taka jest zimniutka. I wiecie mi, co jest w tym miejscu podoba? Że jest bardzo duże koty, bez jakby przykro to jest oczywiście, ale fajne, że duże jest koty, to ja lubię. Ten most, co jest po mojej prawej stronie, tu było bardzo ważne wydarzenie dla nie tylko, że dla jakby Sarajewa, Bośni, a dla całego świata. Dlatego, że w 1914 roku zabito tutaj Franciszka Ferdynanda i jego żonę Sofię. Zabił ich 19-latek, który miał na imię Gavrilo Princip. I to wydarzenie zapoczątkowało I wojnę światową. Ten Gavrilo przez długi czas był bohaterem tego kraju. I ten most też w ogóle nosił przez długi czas jego imię. Dobra, jemy obiad. Kotek, co sobie zamówiłeś? Durum. No jak ty chyba masz? Ja sobie zamówiłam. No i zamówiliśmy sobie Ayran. Dobre czy nie? Masa. Farunia znów jest troszeczkę niezadowolona, bo znów idziemy w górę. Przestań tak gadać o mnie. Nie, ale prawda jest taka, że w jakichś, nie wiem, 70% przypadków, jak chce się gdzieś pójść w tym mieście, to trzeba iść pod górkę. No tak. No chyba, że jest się na górze, to wtedy raczej się będzie szło z górki. Powiem wam szczerze, że na ten moment Sarajewo jest jeden z moich największych podróżniczych zaskoczeń w ogóle ever. Jest naprawdę piękne i mam wrażenie, że bardzo niedoceniane. Europejskich turystów prawie w ogóle się tu nie słyszy. Także nie zastanawiajcie się i przyjeżdżajcie do Sarajewa i w ogóle do Bośni, bo jest to taki nieodkryty diament południowej Europy. Farunia już w ogóle jest niezadowolona, bo wracamy. I nic ciekawego nie było. Kotek mi powiedział, że będzie fajna uliczka, ale uliczka jak uliczka w starym mieście lepszym. To jakiś taki zwykły normalny, zwykły trochę. A ja myślę, że jakby się poszli na samą górę, to by były fajne widoki. Bo to by się zachciał na tą uliczkę, gdzie właśnie tak wygląda wszystko. Bo ja lubię łazić po górach. No to łaź sam, kotku, nie targa mnie ze sobą. Widzicie, jak to jest? Widzicie, jak to jest z uzbeczkami? Naprawdę, nie bierzcie sobie za dziewczynę uzbeczki. Albo za żonę, co gorsze. Bo masakra z nim. Wyłącz kamerę. Żegnajcie. Ja cię zabiję, kiedyś, wiesz? Dlaczego? Sam idzie ledwo, nie? 3 schodki za sobą, przybiegnę się nagrywać. A jak tobie jest ciężko iść? No w ogóle nie jest ciężko, mogę jeszcze 10 razy zrobić to. Tak? To zrób. Ja bym z góry patrzył, będziesz schodził. Jak ci pomacham, to z powrotem. Okej? Okay? I tak 10 razy. Czyli tam jest z powrotem 20 razy. Dobra, dobra. Dla żartów się nie znasz. Na twoich nie. A wleźliśmy tutaj po to, żeby popatrzeć na zachód słońca. No dobrze, to co? Oglądamy zachód słońca. Tak jest. Oglądamy. Strasznie zimno zrobiło naprawdę, teraz. Naprawdę, nie, nawet przed tym było, jak poszliśmy na tą ławkę usiądzą, pod słońcem było gorąco. I wiatr taki jest bardzo zimny. I ja teraz szczerze zamarzłam, jak siedzieliśmy tam jakieś godzinę, coś. Naprawdę, jak słońce już nie było, to zamarzłam. O. Sporo ludzi też przyszło, nie? Na zachód. Tak, bardzo dużo.
pizzę tutaj sobie ludzie przynoszą, widzę. No i jedzą. No. Także tak, my idziemy teraz, w zasadzie jesteśmy bardzo blisko swojego hostelu, ale dla was, specjalnie dla was tak naprawdę, bo nie dla nas przecież, nie? Nie dla naszych doznań. Idziemy teraz na dół z powrotem, po to, żeby potem znów się wdrapywać tutaj przez pół godziny. A pokaż, jaka droga jest ogólnie. No, zaraz wam pokażę, jak droga wygląda, ale idziemy, no dobra, od razu wam pokażę. Tutaj idziemy na dół, a potem będziemy musieli tutaj iść z powrotem do góry. Tam, gdzie ten chłopak, to tam gdzieś mieszkamy, tam trochę dalej. Tak, więc naprawdę docencie to na przykład łapką w górę albo komentarzem. Zaraz powiedzą, że macie żebrak. Dobra, niech mówię. Idziemy po to, żeby nagrać miasto nocem, tak. Miasto wieczorem. Jak będziemy tam na dole, to opowiem tak ostatecznie, czy mi się podoba jednak, czy się nie podoba. Także oglądajcie do końca, bo warto. Dla opinii Faruni na pewno warto. Przyszedł wieczór, czas podsumowań. Jutro wyjeżdżamy z Sarajewa. Co myślisz? Ogólnie jest spoko, ale nie wiem czemu coś takiego w tym miejscu jest, że tak nie czuję ciepło. Nie wiem, jak to powiedzieć po prostu. Jeżeli oczywiście bym miał wybierać, gdzie mam mieszkać, tutaj w Zagrzebiu czy Wianie, dotychczas co byliśmy w tych miastach, nie? To bym wybrała chyba Zagrzeb. Nie wiem czemu, po prostu to też jest bardzo fajne, przyroda jest piękna i to, że góry mają taki, no zielono jest, jakby te góry mają taki zielony i na tych pagórkach, powiedzmy, tak możesz powiedzieć, że te domki, nie? To są bardzo tak naprawdę piękne, nie wiem, coś mi po prostu nie pasuje, nie mogę to powiedzieć, ale jakby nie mogę to określić jakimś słowem po prostu. Jest okej, wszystko jest dobrze, ale jeżeli tak mieszkać, to bym nie chciała. Ale jako turystyczny to bardzo polecam. Ja myślę, że właśnie twoja opinia jest taka bardzo stonowana i wyważona z tego względu, że ty na to miasto od początku patrzyłaś jako potencjalnie takie do zamieszkania, a to jest w sumie błąd, bo tak naprawdę nie może być każde miasto, które się odwiedza, takim, w którym chce się zamieszkać. Tak? Zdecydowanie za mało czasu spędziliśmy tutaj, żeby stwierdzić, czy można tutaj mieszkać, ale tak naprawdę nie po co tutaj przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy po to, żeby zapoznać się trochę z historią miasta i kraju i regionu, no i zobaczyć coś ciekawego. No i to jak najbardziej się udało, bo jak dla mnie było tutaj super ciekawie, w ogóle cały kraj jest. Nie wiem, ja tutaj, ja byłem raz w Bośni i jakoś nie dostrzegłem jej uroku takiego, tak? Ale tak naprawdę mnie bardzo zaskoczyła pozytywnie Bośnia i mają fajne jedzenie, fajny klimat, ludzie myślę, że też są sympatyczni, jest fajnie. Jak najbardziej chciałbym tutaj przyjechać na dłużej i szczególnie na rowerze chciałbym tutaj pojeździć, bo myślę, że mogłoby być ciekawie. Pozostaje nam was też serdecznie zaprosić do zwiedzania Bośni i Sarajewa, bo na pewno warto. Nie tylko ze względów turystycznych, ale też ze względów historycznych. No właśnie. Ze względu na historię, o której w naszych szkołach się niewiele mówi i... No jeszcze w ogóle nie mówię. No, ciężko jest cokolwiek się na ten temat dowiedzieć, a taka podróż tutaj może być dobrym pretekstem, żeby właśnie zdobyć jakąś ciekawą wiedzę, więc tak. Też pod tym kątem polecamy. Bo będziemy się zbierać powoli do domu, nie? Bo coraz zimniej się robi. Tak. Idziemy do domu, a jutro ruszamy dalej. A gdzie ruszamy? To powiemy w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. Zapraszamy do zostawienia subskrypcji, lajka, komentarza. Widzimy się w kolejną niedzielę o godzinie 12. Cześć.